Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj doszły do mnie paczki. Jedna trochę spóźniona, w ogóle z jedną perypetią. No to tak zazwyczaj u nas już jest na poczcie, ale ja się niesamowicie cieszę, bo w jednej z tych paczek są bardzo fajne rzeczy, ale to bardzo fajne rzeczy. No dobra, spodobały mi się na obrazku, więc pomyślałam, że no muszę je mieć, muszę. Mam nadzieję, że ta dekoracja z tyłu za mną Wam się podoba. Pracowałam nad nią jakieś 30 minut, umęczyłam się jak nie wiem co, ale się udało. Okej, to od której by to zacząć? Bo tu są takie bardziej mnie interesujące rzeczy i mniej. W sumie no, nawet jakieś tam rzeczy są dla mojego męża. Ale może zacznę od tej, bo jak widzicie, święta przed nami, więc świąteczny czas musi być. Ja zamówiłam, to w ogóle jest paczka z temu, nie pamiętam czy wspominałam, więc gadam jak nakręcona, a nie mówiłam. To nie jest żadna sponsorowana paczka i tak dalej. Ja kupiłam je za własne monety. Tam są takie drobiazgi, które sobie można wybrać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pochodzę z takich czasów, gdzie kiedyś były takie sklepy jak 1001 drobiazgów. No i tam można było takie fajne, ciekawe, pomocne, przydatne do domu rzeczy znaleźć. No i teraz takiego sklepu mi brakuje. Wiadomo, jest Action, nie wiem, no są większe supermarkety, ale żeby tam coś znaleźć, to naprawdę trzeba się nachodzić. Czasem coś macie w głowie i jak nie weźmiecie ze sobą kartki, to totalnie zapominacie, co chcieliście kupić. I ja tam znalazłam parę rzeczy, które na pewno mi się w domu przydadzą, których uważam, że są pożyteczne, a których nie miałam. Ja mieszkam w Niemczech, na przykład takiej jednej rzeczy tutaj nie mogłam znaleźć, bo pewnie może źle szukałam, słuchajcie, albo w ogóle nie szukałam, ale co w domu, co w domu, wiecie, siedzicie, przeglądacie sobie, o jest, klikniecie, macie w koszyku zapamiętane, za jakiś czas się zamówi albo i nie. Więc możecie opowiedzieć, jakie są Wasze doświadczenia z temu. Ja jakichś tam większych zastrzeżeń nie mam do tego sklepu, naprawdę zdarzyło mi się, chyba już zdarzyło, zamówiłam ze 3 razy i za każdym razem, jeśli coś mi się tam nie spodobało, czy nie odpowiadało, czy było zepsute, bez problemu zwrócili mi pieniądze, więc nie mogę narzekać. Paczki idą od tygodnia do 2, na tą się dosyć długo naczekałam. Jeśli ona w jakimś tam określonym terminie nie przyjmie, to zazwyczaj dostajecie jakiegoś gutszajna za 5 euro. Minimalne w Niemczech zamówienie to jest 10 euro, więc trzeba 10 euro na coś tam wydać, a tam naprawdę potrafią się trafić takie fajne okazje, gdzie te rzeczy są tanie, więc czasem ciężko jest dobić do tej kwoty, naprawdę, uwierzcie mi. Potrzebujemy różnych takich pierdół, które ułatwią nam życie w domu i no i żeby to tam skumulować, to trzeba naprawdę się nastarać, ale ja, słuchajcie, tym razem podjęłam zamówienie i wydałam jakieś 30 euro w tej paczce. Szukałam, czekałam na takie ekstra promocje, więc może zacznę od pierwszej rzeczy. Ja wiem, to jest poliester, ale spójrzcie, jaki to jest piękny wzór. Zamówiłam rozmiar M. No nie mogłam się powstrzymać. Ja wiem, że to... O kurde, ale to jest krótkie. W sumie tam pokazywali, że to może być krótkie, ale to jest naprawdę... No nie, no dobra, spoko, zmieszczę się w to. Znaczy się, nie będzie mi brzucha widać. Jest przyjemny, miękki. No, no to jest poliester. Tu się nie ma co oszukiwać. Ja pamiętam, nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś takie sweterki tu były na porządku dziennym i ja również takie chyba odziedziczyłam po moim starszym bracie i miałam w kolorze niebieskim, ale ten jest rewelacyjny. No, były też takie w reniferki. Nie wiem, czemu nie wzięłam w reniferka. Może trzeba było wziąć w reniferkę, ale on jest słodki i uroczy. Ciężko tu znaleźć takie swetry. W zeszłym roku próbowałam szukać, ale nie udało mi się. Oczywiście jest made in China, no 100% poliester. No tu cudów to nie ma co oszukiwać, ale dla mnie to jest taka kwintesencja świąt. Ja wiem, że powiecie, że to poliester, ale ja wiedziałam, że ja kupuję sweterek poliestra, wy wiecie co, i ja bym go ubrała. Widzimy się za chwilkę, ja się przebiorę w ten sweter. Okej, jestem z powrotem, moje wydanie świąteczne. No nie, jest on krótki, jest taki okej, bym powiedziała, że brzuch mi zakrywa, więc nie jest najgorzej. No wiadomo, skład materiału pozostawia wiele do życzenia, ale no takie chłodniejsze dni, no to ten poliester, nie oszukujmy się, grzeje. Jest okej, jest fajny, to jest rozmiar M, ja zazwyczaj noszę tak SM. Podoba mi się. Muszę tylko sprawdzić, czy to jest dokładnie... Wiecie, ja mam lustro naprzeciwko, więc teraz zerkam w lustro, jak to wygląda, jest okej. No, fajny jest. Taki, wiecie, tu jeansów i w ogóle...
No podoba mi się. Nie jest tak, wiecie, mocno świąteczny. Kurde, może trzeba było. Chociaż wydaje mi się, że kolor był bardziej czerwony. Można było się pokusić o ten, o jednak o ten z reniferkami. No ale ten w gwiazdki też jest okej. Dobra, idziemy do następnej rzeczy. Tu będzie więcej takich świątecznych pierdół, bo jak wspominałam, dobra, biorę pierwszą lepszą. Takie czapki zamówiłam, dwie. No i to są czapki dla psów, słuchajcie, to są psie świąteczne czapki. Jak uda mi się moje dwa gamonie ubrać w nie, to na pewno Wam pokażę. One naprawdę grosze chyba kosztowały, 97 centów czy coś, to nie jest jakaś tragedia. A czasem ciężko znaleźć takie śmieszne. Wiecie, jak się robi jakieś takie świąteczne zdjęcia, no to jak znalazł? No na mnie jest... A może, słuchajcie, jak ja wyglądam, mi się włosy podwinęły. No na mnie jest zdecydowanie za mała. Znaczy się jakby tak pod brodę wsadzić, no może. No. Tylko te gumki tak trochę nie za bardzo, nie? Dobra, świruję, słuchajcie. Fajne takie świąteczne czapy, siunie, ciapeczki. Zamówiłam dwie, bo nie wiem, wiecie, ja mam dwa buldogi francuski, więc muszą być dwie czapeczki, a nóż widelec, któryś będzie chciał nosić, a do zdjęcia jak znalazł, wiecie jak jest. Dobra. To jest, no dobra, ale ona jest mała, więc ja chyba ją komuś podaruję, no nie, a może się zmieszczę, słuchajcie, mi się ona tak spodobała, bo ona ma takie fajne rogi i ja taką czapkę chciałam mieć koniecznie. I tam były takie niby większe dla dorosłych, chociaż ja mam taką dosyć małą głowę, to się muszę przejrzeć, słuchajcie, no iście świąteczna z uszami czapka, no nie, w sumie, słuchajcie, wiecie co, ja mogę ją nosić, ja mam dosyć małą głowę. Kupiłam sobie dziecięcą, no nie spada mi, jest okej. Okay. To jest moja świąteczna czapka z rogami. No, nie mogłam się powstrzymać, jak zobaczyłam tą czapkę. To jest rozmiar dziecięcy. On jest, jest ona akrylowa od 48 do 53 cm, więc... No ja się w swoim zmieściłam i słuchajcie, ja ją będę nosić, ja wiem, ona jest śmieszna, ale dobra, ja muszę przybliżyć swój wzrok, skoncentrować się w lustrze, obejrzeć, nie jest źle. Wiecie co, na potrzeby filmu ja już sobie ją zostawię na teraz. Jest śmieszna, ale fajna, no podoba mi się. Dobra, odstawiam i idziemy z następną rzeczą. To w ogóle, wiem co to jest, bo ja chciałam... Ja w zeszłym roku dostałam piękne poszewki. Ona jest fajna. Ona jest naprawdę fajna. Dobra, nie patrzcie na tamtą stronę, tylko na tą. Jest jednostronna, co jest jej dużym minusem, bo wolałabym jednak dwustronne. Mój mąż mi w zeszłym roku przywiózł bardzo fajne takie poszewki z Pepco w reniferki. W reniferki je przywiózł, ale niestety one po praniu, one były biało-czerwone, bo chciałam coś czerwonego, no i zafarbowały mi, słuchajcie, ta biel na tych poszewkach zafarbowała i teraz mam zamiast biało-czerwonych, mam różowo, delikatnie czerwone, no strasznie to wygląda, no i już się do niczego nie nadają, a ta jest fajna, ma taki duży wzór, czy ja mam takie wielkie poszewki, to nie jestem pewna, to jest 45x45, no ma swój urok, te fajne takie skarpety, laski, choinki i ciastka, szkoda, że tu tego ciacha ucięli, no ale ładna jest i jest taka delikatnie, nie wiem czy to będzie widać, taka jakby... No czekajcie, ja muszę Wam chyba wyżej w ogóle pokazywać, dokładnie muszę Wam tu wyżej pokazywać, czy Wy wszystko widzieliście? Taka jakby atłasowa, welwetowa, o tak. Więc powiem Wam, że nie jestem w tym temacie zawiedziona, taka jedna poszewka kosztowała 2,50, całkiem niezła cena. Zamówiłam zabawki dla psów. Wiecie, Mikołaj w tym roku do nich musi przyjść, no nie były jakieś drogie, euro 80 czy tuś za sztukę. Ten plastik jest strasznie szeleszczący, to jest dosyć denerwujące, więc może nie będę ich odpakowywać. No, moje psy i zabawki takie, wiecie, no one potrzebują często rozrywki. Myślę, że dostaną na świętego Mikołaja po zabaweczce, bo na Mikołaja były niegrzeczne, nie zasłużyły. Dobra, to jest bardzo fajna rzecz, ale może, o właśnie, zacznę od tego. Nie wiem, czy widzieliście, nie wiem, czy są w Polsce, ale ja znalazłam bardzo fajną rzecz i tu chyba były trzy powinny, a nie, pięć. Ja już jakiś czas temu zamawiałam, jak wspominałam, nie sprawdzałam gdzieś, wezmę sobie nożyczki, nie sprawdzałam dokładnie, co ja tam zamówiłam, ile i jak to dokładnie wyglądało.
ale myślę, że zamówienie się zgadza. Słuchajcie, znalazłam takie urocze, ale to naprawdę urocze butelki w kształcie ciastka. One są plastikowe, więc mogą wam posłużyć jako butelka na wodę, ale ja je kupiłam z taką myślą, no urocze są. Czy one wszystkie są takie same? Ja kupiłam je z myślą, żeby sobie na przykład jakiś likier jajeczny wlać. Wiecie, idziecie do kogoś, chociaż mi się wydawało, że one powinny być 300. W ogóle patrzcie, tu jest pełno nakrętek, a ja wsadziłam wszystkie na jedną. Ja to jestem mistrz, głowa normalnie, nie od parady. Urocze są, słuchajcie, urocze są te butelki ciastka, są super. I z tą myślą, że wiecie, jakbym jednak się pokusiła i zdecydowała się, że wiecie, gdzieś wychodzimy, likier domowy jajeczny to jest chyba najlepsza rzecz na święta, tak jak domowy Baileys. No to są rzeczy, które po prostu sprawiają dużo przyjemności podczas świątecznego wypoczynku. No i wiecie, idziecie do kogoś w odwiedziny w tym okresie przedświątecznym, świątecznym. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. To pomyślałam sobie, znaczy to są nawet na butelki od wina można sobie naciągnąć taką czaputkę do tego. Ojej, a to się nie mieści, chociaż mi się wydawało, że one powinny się mieścić. No dobra, no przestrzeliłam z rozmiarem jakimś cudem, ale sprawdzamy, słuchajcie, czy to się zmieści na tego mojego ciasteczkowego ludzika. No chyba nie, bo mu lof. Oj, no tu jestem akurat zawiedzona, ale to nie był, wiecie, to nie był jakiś zestaw, można było chyba je w zestawie kupić, ale ja się nie zdecydowałam na taki zestaw, więc kupiłam sobie osobno czapeczki i niestety tak czapeczki nie do końca pasują na nakrętkę. No trochę szkoda, wiecie, a mi się ciepło zrobiło. No trochę jednak żal, że to nie pasi, ale to nic, słuchajcie, bo taką czapeczkę nawet możecie sobie dać sznureczek. One są urocze z napisem love. Ja nie wiem, czy ja nie kupiłam jeszcze jednego kompletu. Aha, dobra, słuchajcie, jak mi czapka nie będzie pasować, to ja tu mam jeszcze lepszą rzecz. Mam szaliczek dla naszego ludka, więc mogę go owinąć szalikiem. Nie wiem, czy ja nie kupowałam dwóch zestawów. Ja mam nadzieję, że kupiłam dwa zestawy, bo ten nasz ludzik to tak nie do końca się... No dobra, no w sumie może być, chociaż tak lepiej o, z boku. I mamy fajnie udekorowaną butelkę, do tego likier jajeczny i można, wiecie, w gości iść nie z pustą ręką. Oczywiście jakieś tam czekoladki czy coś też zawsze są dobrym pomysłem, czy jakiś stroik świąteczny, ale no mi się strasznie chciało takich butelek. Nawet są fajne, wiecie, wychodzić na dwór czy coś, czy sobie do pracy wziąć. Urocze są te butle. Szkoda, że czapki nie pasują. Wielka, wielka szkoda, a są naprawdę urocze. Tu był do tego jeszcze szalik. I to tak wygląda, chyba tak dziwnie wam pokażę. No, może ubiorę wszystkie palce, będzie łatwiej. A gdzie jest kolejny szalik? No dobra, słuchajcie, to były chyba 5 czapek i 2 szaliki, więc trochę przestrzeliłam. Niestety, czapki nie pasują, może mu na ręce pozakładam albo na nogi. No tak to wygląda, fajne są te czapki, niestety trochę malutkie. Okej, okay. Bałagan robię prawidłowo. O, to jest fajna rzecz, jeśli macie psy. Ja mówiłam, że to będzie taki różny, różniasty... zakupowy haul z temu, czy haul, czy haul, czy coś. To jest taka myjeczka. Ona jest tu tak fajnie, bo jest tu twardo, jest za co chwycić, a ten silikon tutaj na dole jest taki dosyć miękki. Ja myślę, że on się sprawdzi, będzie fajnie ściągał sierść psią. Do tego tutaj są takie dziurki. Tu w środek możecie sobie wlać szampon. Tu sobie było nawet z myślą, żeby tutaj w środek sobie wlać szampon. Zatykacie to i szorujemy powierzchnię naszego czworonoga, słuchajcie. No, powiem wam, że moje bulldogi będą z tego zadowolone, bo one dosyć lubią, wiecie, no, dają się zaprowadzić do łazienki, dają się wykąpać, ale niekoniecznie lubią czesanie. Ja mam trimmer w domu, żeby, wiecie, jednak z bulldogów to sporo sierści wypada. To jest ok, to jest naprawdę bardzo fajne i myślę, że w ten weekend przetestujemy. Ojejku, to nawet ma taki uroczy uśmiech tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać, ma oczy i uśmiech, o, słodkie. No, więc będzie czym kąpać bulldogi. Dobrze, co ja tu jeszcze mam? Myślę, że to już tak dobiegamy do końca, jeśli o to chodzi. Co to jest? Słuchajcie, ja tu coś zamówiłam, ale nie pamiętam. Aha!
Dobra, już wiem, co to jest, to mam przy okazji wam pokażę. Słuchajcie, to są rajtuzy, te takie, one są dosyć fajne. Te takie nowe, popularne rajtuzy, które są dosyć grube, a udają, jakbyśmy nie mieli rajtuz, czyli taką jakby prawdziwą skórę, ludzką skórę. No i ja muszę, powiem wam, muszę sobie je przetestować jakiegoś dnia. Ogólnie nie lubię nosić rajstop, rajtuz i wszystkiego, co ogranicza mnie, no one powinny być spoko. I fajnie nawet wyglądają. Również nie było jakoś spektakularnie drogie, więc tak i również i takie pierdoły zamówiłam. O, tam coś jeszcze dzwoni. A co? Aha, dobra. Dobra, tu zamówiłam sobie, bo zepsuł mi się. Wiecie, czasem jak macie zamki w kurtkach czy coś, to ten zamek, ta góra, ten nie suwak, tylko ta część, która się do suwaka nadaje, pękła mi. Tylko ja nie wiem, czy ona cała mi z zamkiem nie pękła. W sensie, że od tego, co się suwa, tam jest takie kółko i w tym kółku zawsze wisi to. I to chyba, to płaskie, za co można chwycić, też mi pękło. No, ale w razie co, jakby ktoś potrzebował właśnie takich, wiecie, do suwaka czy coś, to w temu można sobie zamówić. Wspominałam, że takie różne dziwne rzeczy właśnie można tam zamówić. To jest jedna z takich rzeczy, która czasem naprawdę, czy przy spodniach wam się urwie czy coś, no i nie ma jak, wiecie, ciągniecie tak jakoś byle jak, a można sobie poradzić, można pewnie też iść do pasmanterii i to kupić, ale ja chyba nie, jednak rzadko kiedy bywam w pasmanteriach i jak już tam jestem, to i tak mało co tam znajdę zazwyczaj. Dobra, co my tu mamy? Ja wiem, co to będzie, to będą również poszewki, będą to świąteczne poszewki. Ciekawe, czy też takie fajne, te powinny być. Hałasuje. Te powinny być dwustronne i jest to taka czerwono-czarna krata. Były dostępne jeszcze. No taka lniana to chyba jest. To nie jest ani poliestra, ani z tych rzeczy. Ja mam kocyk w taką kratkę i w tym roku właśnie chciałam takie zwykłe, proste. Wahałam się między czerwono-czarno-zieloną, a właśnie taką czarno czerwoną i zakupiłam sobie dwie, chyba dwie kosztowały mnie 4,50, tam był jakiś ekstra rabat na nie, więc nie uważam, żeby to było jakoś dużo. Wymiar to 45x45, również się zastanawiałam, czy ja czasem nie mam 40x40, no ale coś tam się wymyśli, jak nie, to po prostu zmienię sobie wkładę na jakieś większe. No i wzięłam dwie, bo uważam, że no dobra, zobaczymy, jak to się będą razem komponować. Myślę, że będzie to fajnie wyglądać, takie dwie, trzy poduszki świąteczne. A może trzeba by sobie... No ta jest rewelacyjna, tylko wiecie, czego jej brakuje? Czerwonego tyłu. Ale ogólnie fajnie się prezentuje. Te już są dwustronne i takie jakby... Mi się wydawało, że to też będzie taki właśnie welurek, czy taki jakby kocyk. No a niestety nie, jest taka jakby bawełęka. Nie szkodzi. Bardziej chodziło mi o kolory, kolorystykę niż o... materiał. Dobra. Jedziemy. Druga paczka. Widzę, że tak jakby trochę odpakowana. To jest ta, która naprawdę długo szła. Dostałam już powiadomienie, że nawet poczta u mnie była. Tak naprawdę to poczta dopiero dojechała do jakiegoś tam niemieckiego miasta. Skomplikowana sprawa, ale jest dziś ze mną. Naczekałam się na nią i pokażę wam. Słuchajcie, to jest coś, czego mi brakowało i ciężko było dostać mi w sumie się, no nie wiem, może jakbym szukała jakoś intensywniej na Amazonie, ale w tej stronie akurat tak mi wyskoczyło. Jest to maszynka, taka prosta rzecz do pierogów. My sobie zawsze na święta, wiecie, w Wigilię, żeby na świeżutko były, lepimy pierogi. I tak. W sumie będą bardzo duże, bo to nie jest jedyna, to są trzy. A, trzy takie same. Aha, nawet coś tam wspominałam sąsiadce, więc jakby chciała, to jej pożyczę, dam jej, a niech ma jakiś prezent świąteczny. Więc tak, wykrawamy sobie jedną stroną, a drugą zagniatamy. I to tak nawet fajnie wchodzi, tu jest taki randzik, więc powiem wam, że na takie większe pierogi jak najbardziej. Ja zamówiłam sobie jeszcze jedną formę takiej foremki, jakby jednak te były mi za duże lub za małe, nie pamiętam, chyba jeszcze trzy różne rodzaje, więc bardzo fajna i praktyczna rzecz. Moja pierwsza w życiu, zazwyczaj pierogi lepiłam ręcznie, wiecie, że wycinało się kółka filiżanką, a potem następna osoba sklejała ten farsz, który ja dałam.
lub cała trójka nas siedziała i wiecie, każdy miał swoją funkcję. Ja wykrawam, ktoś nakłada, ktoś inny zlepia, albo ja wykrawam, nakładam, a wszyscy lepią. A że mój syn czasem potrafi być leniwy, jeśli chodzi o sprawy lepienia, to potrafiły nam się pierogi rozkleić. No a tu będą wszystkie takie same. Dobra, i tu mam kolejną taką podobną formę. I one były również, ja nawet nie wiedziałam, że tu trzy były. Wydawało mi się, że kupowałam za euro 80 jedną, a tu jednak zestaw był trzech. I to tak samo chyba kosztowało euro 80. Tu również mamy zestaw trzech. Jak tu sobie mniej farszu napakuję do tej najmniejszej, którą pewnie tu teraz widać, mam taką nadzieję, to nawet może się i uszka takie da skleić z tego. Byłoby praktycznie, wiecie, nie? Tak. No trochę duże na uszka, ale będziemy próbować, najwyżej będą większe. Nie wiem jak na przykład, czy tu akurat będzie trzeba dosyć mocno ściskać, tu są takie ząbki. Tu się fajniej tak schodzi, bo tu jak kładziemy to ciasto, to przy okazji nam się i utnie nadmiar, powiedzmy, i wejdzie do środka, więc pewnie lepiej się zasklepią. Tu nawet czuć, jak te ząbki na siebie nachodzą. Trzeba będzie chyba zrobić jakieś, wiecie, próbne pierogowanie. A tu natomiast mamy takie, że no, że trzeba sobie docisnąć. Trochę jak sztuczna szczęka to wygląda. Tak z boku. No, ale również jest dosyć praktyczne. Tu sobie wykrawamy, tu zaciągamy. I są trzy rozmiary, jedne większe, mniejsze, więc nie wiedziałam, które będą lepsze, więc wzięłam, wiecie, lepiej mieć w zapasie, niż potem narzekać. Dobra, to jest coś, co ostatnio widziałam. Podobno całkiem fajnie się sprawdza. Jeśli chodzi o mycie włosów, więc mówiłam, że też będzie coś do domu, że to bardzo dobrze szoruje nam skóry głowy, więc nie wiem, będę próbować, może będę miała czystszą głowę. Podobno bardzo fajnie właśnie się tym myje, wiecie, nie tak, że musicie tam palcami aż wjeżdżać, czasem wiecie, za mocno czy coś. Sprawdzę sobie, rozczochram się trochę, no, ale powiem wam, że taki przyjemny masaż głowy jest. Tak, więc to może się sprawdzić, więc mydlicie sobie głowę, no. Może być ok. Dobra, zakładam swoją czapkę. Już kupiłam taką malutką czapkę. Słuchajcie, ona naprawdę jest, no w sumie, no trochę jest mała, ale nie ma tragedii. Na moją małą głowę jak najbardziej coś wszystko naciąga, jest ok. Co ja tu jeszcze wzięłam? Słuchajcie, to jest coś, czym trzeba pierogi wyciągać. Dosyć taka spora, ale wiem, że możecie się teraz śmiać, co ta baba wymyśla, ale to jest fajne do kuchni, w sensie, że no ja swoją starą taką wyławiaczkę wyrzuciłam, ale była mniejsza i trochę bardziej płaska, a ta jest taka spora, duża, więc więcej się wyłowi za jednym razem. Kratki są dosyć spore, więc dosyć praktyczna, mam taką nadzieję, bo ja mam, ale metalową i ona jest wąska, mała i w ogóle do kitu, a ta jest naprawdę duża, chociaż powiem wam, że jedyne co, no dosyć elastyczne, myślę, że pierogi to sobie spokojnie tym wyjmę, ale nie trzyma się dobrze w ręku, przez to, że tutaj są takie, i gdyby to było całe okrągłe, może byłoby lepiej, a tak, tak trochę dziwnie się chwyta w rękę, no niewygodnie mi jest, ale myślę, że i tak sobie ją mimo wszystko zostawię, bo daję radę. Dobra. Co tutaj jest? Okej. Ja mam niebieskie krzesło w domu. I stwierdziłam, że mój materiał z tego krzesła nie da się go ściągnąć. I wzięłam sobie na próbę jedno, później kupię najwyżej więcej. Nie kosztowało to jakoś dużo, bo chyba coś koło 5 euro. Coś, co można sobie na krzesło naciągnąć i to ma taki sam materiał praktycznie jak miałam. I dosyć jest praktyczne, bo jeśli fajnie najdzie mi na to krzesło, no to wiecie, łatwiej też jest wyprać i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że po filmie sobie sprawdzę, czy to będzie pasować. Kolor mi się nawet podoba. Jest taki myszowaty, beżowaty. No zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Mam nadzieję, że to zda egzamin, że da się fajnie naciągnąć, nie będzie się ściągać, kulkać i tak dalej. Nawet na tył, widzicie, cały tył też jest zabudowany, więc nie ma, że tu, wiecie, tylko na boki się naciąga czy coś, tylko na całe nakłada. Wzięłam tylko jedno, mam cztery krzesła, ale chciałam, no nie chciałam też wydawać tych 20 euro bez sensu, więc stwierdziłam, że wezmę jedno i się okaże, czy to ma sens, czy nie. Dobra. To jest również całkiem spoko rzecz. Spodobała mi się. Strasznie ta folia szeleści. Ja mam nadzieję, że mnie będzie spoko słychać i nie przytnę sobie kabla przy okazji.
nie jest jakieś wyjątkowe, ale tu chodzi o to, że jak sobie gotujecie, myślałam, że jest troszkę mniejsze, wiecie, że to jednak jest trochę mniejsze, ale jak gotujecie, to możecie sobie odstawić, to akurat jest dosyć duże, ale no wiecie, o co mi chodzi, że odkładamy sobie, to no, pokazuję Wam, widzicie coś? W sensie, że wiecie, kładziecie sobie na blat, odstawiacie łyżkę, odkapuje Wam tu, a nie brudzicie sobie całego stołu, czy wyciągacie znowu talerzyk. I teoretycznie można sobie tutaj również odstawić pokrywkę, więc nie wiem, czy to da radę, czy zmieści mi się tu pokrywka, będę musiała sprawdzić w kuchni. No, ale jest okej. Czemu sobie nie wzięłam szarej łyżki do tego? Ja mam wszystko w domu kolorowe, więc u mnie... A patrzcie, jest praktycznie, można sobie odwiesić, ewentualnie coś nawet zawiesić, takiego, co ma ten... Mam nadzieję, że mi się to fajnie sprawdzi w kuchni, że faktycznie można sobie tu odstawić jakąś pokrywkę, chociaż tak, no nie, no pokrywkę też dobrze byłoby, wiecie, otworzycie, ścieknie Wam na to, tu są takie dosyć, wiecie, dosyć taki okapownik spory i nie macie takiego bałaganu w kuchni. Ja jak gotuję, to jest bałagan, tak jak widzicie, nawet film nagrywam, jest bałagan. Okej, ostatnie, przedostatnia rzecz. To jest ciekawe. Wziąłam sobie, kolorowe. To ma spinać nam kabel. Więc jeśli ja mam taki, ale ten kabel jest dosyć ciężki, więc przydałby się trochę grubszy, ale w tym sensie, no taki pierdół, ale jest dosyć praktyczny, bo jak nie macie tych rzepików, czy nawet wiecie, czy chcecie zaznaczyć sobie, powiedzmy, macie długi kabel od telefonu, czy coś. O, czy tak na przykład jak tam z tyłu wisi mi, chociażby teraz nie widać, właśnie kabel od lampek choinkowych, a na dole jeszcze z pół metra, czy ze 2 metry nawet, to można sobie tak fajnie kabelek spiąć. No właśnie tam. Oczywiście możecie to zrobić lepiej niż ja, ale wiecie, nawet taśmę dwustronną klejącą i pociągnąć sobie, wiecie, żeby się te kable nie plątały, czy żeby tam nie spadały za szafkę, to wiecie, taśma dwustronna, przyklejacie sobie gdzieś do boku i poprowadzić sobie, wiecie, że macie gdzieś przy szafce blisko, a nie co chwilę w jakimś innym miejscu, więc taka drobna pierdołka, a naprawdę fajna, no ostatnio wiecie, a już tym bardziej jak są święta i tych kabli się sporo plącze, to można sobie ładnie pozawijać i posegregować je, więc niby pierdół w różnych kolorach. Zielony, oj, mi się trafiły dwa zielone, potem miętowy, biały i różowy. Nie było to drogie, chyba 90 centów. No niby takie główienko, a jednak fajne. No i ostatnia rzecz jest mojego męża, on tu się na pewno ucieszy, bo jemu na takiej lampce zależało, to jest w sumie jakaś latarka, którą, no dobra, czasem wędrujemy po górach, więc okej, rozumiem. Można sobie zaczepić za szlufkę od plecaka. Jest też na magnesik i nie mam pojęcia, czy ona świeci. Tu widzę jakiś ten, aha, można sobie ją nawet postawić w razie co, nie wiem w razie czego, ale można. Ładowana jest przez Bluetooth, z tego co widzę. A, tu jest włącz, wyłącz. O kurde. Ja mam bardzo wrażliwe oczy i właśnie sobie prosto w jedno w oko trafiłam, więc jest całkiem nieźle, słuchajcie. No daje radę. Daje radę ta lampka, nie patrzcie się wprost w światło. Jest okej, okay, no. O, tu ma... A, słuchajcie, no. Jakbyście w górach kogoś wyprzedzali, nie? Dobra, są trzy tryby, dwa. A ten jest trochę słabszy. I migający. Ci to nie kosztowało... O, co tu jest jeszcze ekstra? Aha, kabelek do ładowania. A więc jest na USB, spoko, można sobie podładować. Nie wiem, no, baterii raczej w górach nie wymienicie, ale w domu już sobie można fajnie ją podładować. Normalnie w Niemczech to coś około 8-9 euro kosztują takie pierdółki, takie właśnie śmieszne lampeczki. A ja chyba widziałam, że to było za 4 euro, więc da się przeżyć. Słuchajcie, nabałaganiłam, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że może zamówicie sobie jakieś inne poszafki, bo tam naprawdę był wybór bardzo duży. Sprawdziły mi się te rzeczy, no być może te czapki, słuchajcie, czapki to jednak nie jest, jest nie wypał, no, chyba bardziej by pasowały te psie niż na tych ciasteczkach. Gdzie jesteś ciasteczku, słuchajcie, a to taki burdel mam teraz. Ciasteczku, gdzie jesteś? Może odpakujemy sobie następnego. Wszystkie są takie same. Uśmiechnięte z serduszkami. No nie, no ta czapka też jest za duża, chociaż...
Więc do czapeczki niestety nie trafią. No jestem trochę załamana, no ale co zrobić, nie wszystko musi pójść tak jak, nie wszystko musi iść po mojej myśli, a jest tutaj pan ciasteczek. Na szczęście szaliczek pasuje, o, więc jest dalej uroczym ciastkiem. Można sobie naciągnąć taką czapkę ewentualnie na wino na stole w kuchni, czy może jakiś napój, czy no nie wiem na co. Nie mam pomysłu teraz już. No dobrze, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zapraszam Was do następnego odcinka, a na dzisiaj się z Wami w tym świątecznej atmosferze żegnam i do zobaczenia. Pa!